Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Dzisiaj będzie taki luźniejszy temacik. O tym, jak to portal na temat musiał aż zmienić tytuł swojego artykułu, ponieważ nie zauważył, że przez ostatnie dwa lata w Polsce tak dalece zmieniły się nastroje społeczne, że chcąc być turbo mega poprawny politycznie, no wkurzył pół internetu i to bardzo bardzo mocno. O co chodzi? Chodzi o artykuł pana Marka deryło z 17, 17 czerwca 2024 roku z godziny 16:59, który pierwotnie nosił tytuł nasza druga reprezentacja upokorzona na starcie Euro 2024 nie pomógł bramkarz Realu i jakby tam ktoś miał wątpliwości, jaka to nasza druga reprezentacja według pana Marka deryło, no to Czytamy już w lidzie. Dla Ukrainy był to pierwszy mecz na wielkim turnieju od czasu rosyjskiej napaści. Wypadł fatalnie. Skończył się wynikiem 0 do 3. Czyli mówiąc krótko, pan Marek Deryło wmawiał czytelnikom portalu na temat, że Polska ma dwie reprezentacje, a ta druga reprezentacja to reprezentacja Ukrainy, i liczył, że razem z nim będziemy bardzo mocno płakać po tym, jak to Ukraińcy przerypali. 3-0. I gdyby ten artykuł napisał w marcu 2022, to zapewne by tak było. A każdy, kto śmiałby powiedzieć, że. Coś tu, kurde, jest trochę nie tak, no wiesz, jednak Polska ma swoją reprezentację, a reprezentacja Ukrainy to jest reprezentacja Ukrainy, to są dwa zupełnie oddzielne kraje, no i proszę, proszę tutaj nas jakby tak nie łączyć mentalnie, no to każdy, kto by coś takiego powiedział w lutym, a nawet i w marcu 2022, zostałby po prostu zjedzony przez opinię publiczną, zwyzywany od najgorszych, a jakieś takie osoby typu tam pani Karolina Korwin-Piotrowska, by publicznie mówiły, że jaką osobę trzeba skasować, czy, czy coś takiego. Hejt na ludzi, którzy próbowali zdroworozsądkowo myśleć w lutym, w marcu, a nawet jeszcze w kwietniu 2022, był przeogromny. No ale pan Marek napisał ten artykuł nie w 2022, tylko w 2024 roku, kiedy to nam, Polakom, się już tak dalece odwidziało i tak bardzo nam już się znudziły goście w naszym kraju, że już mamy serdecznie dosyć. W rezultacie w rezultacie przez internet, począwszy od Twittera, a skończywszy na Facebooku, przeszła taka fala hejtu na portal na temat, że aż zmienili tytuł. I drodzy Państwo, teraz ten sam artykuł nosi nazwę. Reprezentacja Ukrainy, to już nie jest nasza reprezentacja, to już jest reprezentacja Ukrainy upokorzona na starcie Euro 2024 nie pomógł bramkarz Realu, czyli Czyli tutaj już, już jest poprawione, ale jakby ktoś miał wątpliwości, że to jest dokładnie ten sam artykuł. To jest artykuł tego samego pana z 17 czerwca 2024 zgadza się nawet minuta publikacji 1659. Tyle tylko, że teraz twierdzą, że go się czyta dwie minuty, a wtedy minuta, a już ostateczny dowód, że to jest dokładnie ten sam artykuł, to tak zwany URL. Tam na samej górze, czyli ten adres prowadzący bezpośrednio do tego artykułu na temat.pl 560162, Ukraina, nasza druga reprezentacja, upogorzona w meczu z Rumunią. No, drodzy Państwo, taki, taka, taka sytuacja, która pokazuje, z jednej strony, jak nam Polakom bardzo mocno się zmieniają nastroje. To jest jedna rzecz, a z drugiej strony, jak bardzo polscy tak zwani dziennikarze, chociaż nie wiem, czy pan Deryło to polski dziennikarz, tylko w, pols w polskim, znaczy w, po polsku w portalu na temat pisze, szczerze mówiąc, nie znam narodowości. E, w każdym razie, no, jak dziennikarze głównego nurtu, niezależnie od narodowości, nie potrafią być turbo odklejeni. I to drugie, powiem szczerze, bardzo, bardzo, bardzo często. Tego doświadczam. No, z racji tego, że kiedyś byłem dziennikarzem. To już było dawno temu, kilkanaście lat, jak już nie jestem dziennikarzem, ale jeszcze tam jakieś kontakty zostały i jeszcze co jakiś czas ci ludzie tam dzwonią. Głównie spytać Krzyśku, co zrobić, żeby móc zacząć na YouTubie, bo, bo wiesz, no bo ja nagrywać zacząłem i mam tam 50 wyświetleń, no 100 wyświetleń, a, a, ty, a ty masz dużo, to, to weź mi, powiedz, co zrobić, żeby mieć więcej wyświetleń? I oni tak zwykle liczą na to, że im się powie takie trzy, trzy jakieś magiczne sztuczki, typu wiesz, dawaj czarne tło na miniaturki, e, wszystkie vlogi zaczynaj od siubi-dubi-dubi, dubi, dubi dubi a i w tagach wpisuj gwiazda zaranna, i, i będzie dobrze, będziesz miał milionowe zasięgi. To wcale nie tak, że po prostu nie umiesz tego robić. E, nie, no i wtedy zwykle tam się, no ale. Tego oczekują, no ale co jakiś czas też gadamy, nie? I nigdy nie zapomnę kolegi, który pracuje aktualnie w takiej stacji na trzy litery, powiedzmy bardzo mocno liberalnej, nie? No i powiedzmy, że pan dostał, taka a propos odklejki, już sobie wracamy do portalu na temat i Ukrainy. No i pan dostał mm, powiedzmy polecenie od przełożonego, słuchaj, zrób jakiś taki materiał, żeby Brownowi poszło w piętkę, nie? No to, I on mówi: Krzyśku, co ty o tym myślisz? Tam myślę, kurde, stary, ty jesteś dziennikarzem. Wiesz, ja Brauna nie lubię. Braun jest moim zdaniem wyjątkowo negatywną postacią, ale ty jesteś dziennikarzem, ty masz być obiektywny. Jak ty możesz robić materiał o tym, żeby mu w piętkę poszło? Ty. ty, ty, ty Relacjonuj fakty, a nie no to komentowaniem to się zajmuje ja, który już od kilkunastu lat nie jestem z tym dziennikarzem, a, a ty masz po prostu rzetelnie i obiektywnie przekazywać informacje, a nie kogoś chwalić, ganić lub komuś dosrywać, nie? No ale tam... powiedzmy, że mm, światoboglądowo się zaczynamy różnić, on ma inne, in, on ma inne podejście do, do powiedzmy do swojej pracy, jego stacja pewnie ma też inne podejście, no i on słuchają sobie wymyślił. Słuchajcie. I mówi mi, słuchaj, wiesz co, ja dowalę temu Braunowi tak. Powiem, że on jest antysemitą, powiem, że on nie lubi Ukraińców. I powiem. I powiem, że on jest bardzo niegrzeczny. Ale ty chcesz mu dosrać, czy sprawić, żeby miał jeszcze więcej wyborców? No, jak to? Przecież, prze, przecież ja powiem, że on Ukraińców nie lubi? Ale ty wiesz, że większa część Polaków już nie lubi, a jego wyborcy za antysemityzm to będą mu klaskać. No nie, no, nie wygłupiaj się. Przecież, przecież wszyscy popierają Ukrainę, ale nie jego wyborcy. On ma taki elektorat, że zrobisz mu reklamę. Niemożliwe, Krzysiek. Tak. No to drodzy Państwo, tak bardzo, tak bardzo się, że się tak wyrażę, tak bardzo facet miał rację. Że pan Brown z drugiego miejsca wszedł do Europarlamentu przeskakując jedynkę w Konfederacji. Nie to taka propos odklejenia. I broń Boże, nie próbuję tu ani, ani atakować, ani bronić Pana Brown. już jeszcze raz podkreślam, moim zdaniem, dziennikarze są od obiektywnego przekazywania informacji, a od przekazywania swoich opinii są komentatorzy tacy jak ja. I czasem mam wrażenie, że u mnie jest więcej, po prostu obiektywnego przekazania informacji. Niż u niejednego dziennikarza, i to może być powód, dla którego moje vlogi, w sensie w przeliczeniu na program, ogląda często więcej ludzi niż topowe programy telewizji informacyjnych. I, i to może być to, że oni się nazywają telewizja informacyjna, ale czystych, rzetelnych informacji, po prostu mówienie jak jest, to jest tam jak na leka lekarstwo. I że u mnie tego jest więcej. Ja do tego jeszcze u mnie jest soczysty komentarz, prawda, e, który, no, przynajmniej nie odklejony. Ja tam, jakbym chciał komu, dobra, zostawmy to. No i drodzy państwo, taka tej Ukrainy, nie? Wiecie, dlaczego, dlaczego mówię, że pan nie zauważył, że się zmieniły nastroje społeczne? No bo w 2022 roku, w lutym i w marcu. To my, Polacy, dostaliśmy takiej obsesji na punkcie wspierania Ukrainy. Też trochę będę nawiązywał do pana Grzegorza Brauna, ale ani go nie atakując, ani go nie chwaląc, po prostu podając jakiś przykład, nie? Pewnie słyszeliście ostatnio, chociażby robiłem o tym vlog, jak pan Grzegorz Brown zdjął flagę Ukrainy z kopca kościuszki w Krakowie, nie? No, fala aplauzu. I jeszcze raz podkreślę, ja tego ani nie ganie, ani tego nie pochwalam, po prostu przekazuję informację. Pan Brown przed wyborami do Europarlamentu zdjął flagę Ukrainy z kopca Kościuszki i dostał falę aplauzu w polskim internecie. Nawet ludzie, którzy nie lubią Konfederacji, nawet ludzie, którzy nie lubią pana Grzegorza Brauna, w znakomitej większości podchodzili do tego pozytywnie. Abstrahuje, czy powinni, czy nie powinni, taka była reakcja. Facet zrobił to, co odpowiadało na zapotrzebowanie społeczne. Tymczasem, może Państwo jeszcze pamiętacie, na początku całej tej akcji z Ukrainą, to był właśnie tak, luty marzec, to Góra kwiecień 2022 była sytuacja z chłopakiem, takim zwykłym chłopakiem, który już miał taki przesyt. Flagi Ukrainy, która była po prostu wszędzie, że ściągnął flagę Ukrainy z jakiegoś urzędu. W Polsce. Przy czym to było w takim kontekście, że jak się pod koniec lutego jechało ulicami Warszawy, to można było się naprawdę poczuć, jak w Kijowie 2.0. <laughs> Pamiętam, że na moim osiedlu flaga Polski, jedynie gdzie wisiała to na moim, na moim mieszkaniu. A tak to wszędzie ta flaga Ukrainy. Swoją drogą, za cholerę nie wiem, skąd ci ludzie tyle tych flag Ukrainy wzięli. Bo, nie wiem, ci sklepikarze się poprzygotowywali, wcześniej jakiś asortyment tych flag Ukrainy zwiększyli, bo to wiecie, takie, takie dziwne, nie? Zwykle nie trzyma się w sklepach yy, dużych zapasów flagi obcego państwa, nie? A tutaj, to, drodzy państwo, no setki tysięcy tych flag się nagle pojawiło, jeśli nie miliony. No, na oknach, tak? do tego jeszcze pamiętam na autobusach flaga Ukrainy, na urzędach flaga Ukrainy no wszędzie pełno flagi Ukrainy nie? to pamiętacie, opowiadałem już tą historię, ja wywiesiłem flagę Polski sobie wisiała tak samotnie, no i sąsiad przyszedł i mnie obsztorcował, że ta flaga Polski to może, to może urazić naszych gości i, i żebym zdjął. No, no nie zgodziłem się z panem sąsiadem i nie zdjąłem, tak? Ale, ale to, to był ten poziom, tak? Że wszędzie pełno flag Ukrainy i rugowanie własnej flagi, że, że ona może przeszkadzać. Plus jakieś tam horrendalne, dziwne akcje typu, że nie wolno było tam syreny w godzinę w zawyć, żeby braci z Ukrainy czy tam kolegów, czy gości, jak ich tam zwali, tak, co zwali, nie... nie... nie, nie mm, nie denerwować jakieś absurdy typu że bogaci Ukraińcy wychodzili z luksusowych wysiadali z luksusowych samochodów i wchodzili sobie na przykład za darmo do Majalandu pod Warszawą świeżo co otworzonego polskie dzieci musiały płacić a jak nie miały pieniędzy to nie mogły wejść Bogate dzieci ukraińskie e, mogły, oczywiście biedne też, tylko biedne to raczej tam pod Warszawę sobie nie przyjechały i tak dalej, i tak dalej. Lej, no, no, po prostu wszędzie od zarąbania, nawet, m, nawet darmowa komunikacja miejska, no po prostu jeden wielki dowód umiłowania w znaczeniu, choroba psychiczna. I w tym kontekście, no, jeden z, jeden z Polaków nie wytrzymał i ściągnął flagę Ukrainy z jakiegoś urzędu. I oczywiście zrobił źle, bo złamał prawo, tego oczywiście nie wolno robić. Ehm, ale drodzy Państwo, to zrobił analogiczną sytuację do tego, co zrobił pan Grzegorz Brown, nie? No i pan Grzegorz Brown dostał brawa, a pamiętam, jak próbowałem tłumaczyć tak. Co kierowało tym chłopakiem Broń boże, wiecie, no, nie pochwalając tego, co on zrobił, bo przypominam, nie wolno w Polsce pochwalać czynów zabronionych. E, natomiast no po prostu tłumacząc, jakie pewnie nim pobudki kierowały. Jezu, to ja dostałem hejt Mary, Że jak tak można, że Boże drogi, że to, to mogło urazić naszych przyjaciół, naszych braci, jak tak można, bla bla, 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 bla bla. Masakra, nie? Przez dwa lata tak się zmieniły nastroje społeczne, że za zrobienie analogicznej sytuacji raz, hejt na buzie, no bo to naszych braci może z Ukrainy może urazić, jak tam gdzieś będzie wisiała flaga polska, nie ukraińska, na de facto bicie brawa i jestem przekonany, że <laughs> to coś, te, ta, ta akcja z flagą mogła zapewnić panu Braunowi zwycięstwo nad miałkim panem Berkowiczem, który przecież startował z pierwszej, z pierwszej, z pierwszego miejsca, nie? Bo, bo ludziom się to spodobało. Ech, tak się, tak się na, tak się nam pozmieniało i powiem Wam szczerze, że mi to się osobiście nie podoba w nas Polakach. Teraz będzie trochę samokrytyki narodowej. Ja osobiście nie miałem, yy, że się tak wyrażę, yy, jak ja to mówię, dwubiegunówki. U mnie zawsze to podejście było normalne, wypośrodkowane. I tak jak nigdy nie wieszałem flag Ukrainy, tak nie zamierzam biegać po ulicach i ich, ich zrywać. Po prostu u mnie tak jak wtedy wisiała flaga Polski, tak teraz wisi flaga Polski. Natomiast um, uważam, że ta nasza przypadłość narodowa, że my jesteśmy niczym wajcha, przedstawiana z lewa do prawej. To nam bardzo mocno szkodzi i to jest coś, co powinno przestać być naszą domeną, bo zobaczę, do czego myśmy doprowadzili. Ukraińcy na dzień dobry nie spodziewali się i nie, i nie liczyli od nas na jakąś większą pomoc. Dostali tej pomocy zdecydowanie za dużo. W dodatku ona była zbyt wylewna. I jeszcze taka obarczona takimi komentarzami, to wam się wszystko należy, bo wy walczycie za nas, i tak dalej. Ukraińcy w to uwierzyli. No wiesz, jak słyszysz jakiś tekst bardzo, bardzo często, to w końcu w niego wierzysz. Wiecie, tutaj nie ma jakiegoś mojego hejtu na Ukraińców, broń Boże. No cała masa beneficjentów programów socjalnych typu 500, czy tam teraz już 800, też uważa, że im się to należy. Że to nie jest tak, że to są pieniądze zabierane ludziom, którzy pracują i oddawane im na mocy decyzji politycznej i wypadałoby okazać za to jakąś wdzięczność. Nie, to im się po prostu należy i tyle. I w momencie, w którym byłyby zaprzestane wypłacane te pieniądze, no to oni by nie traktowali to na zasadzie: o Dobra, parę lat była darmowa kasa, skończyło się fajnie, że było chociaż parę lat. Nie. Oni by uważali, że im się to zabiera i byłby hejt. Tak samo jest z Ukraińcami. Ukraińcy dostali pomoc nadmierną, na którą nie liczyli. W dodatku byli fidowani tekstami, że im się to należy. Aż to uwierzyli. No i teraz oni rzeczywiście się wierzą, że im się to należy. I teraz oni odbierają te aktualne zachowanie nas Polaków, to jest takie dużo bardziej asertywne, E, jako właśnie hejt, jako odbieranie, jako jakaś rażąca niewdzięczność, bo przecież oni walczą za nas. Tak długo to, to było powtarzane, że w końcu uwierzyli, nie? Na początku to nie oni tak mówili, to pisowcy tak mówili, to inni politycy tak mówili, to różne gwiazdy establishmentu medialnego tak mówili. Sami Ukraińcy tak nie mówili. Sami Ukraińcy początkowo byli pioruńsko wdzięczni za pomoc, na którą nie liczyli. No ale ponieważ zaczęli słyszeć tyle czasu, że im się to należy, 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 to w wierzyli. I teraz nagle, jak oni czytają w gazetach, że my już im nie chcemy dawać, to oni to odbierają jako hejt. Oni to odbierają jako zabieranie. I zobaczcie, jaki jest efekt. Wydaliśmy na pomoc Ukrainie według różnych źródeł nawet 150 miliardów złotych. A sądzę, że jakby policzyć na po, jako pomoc Ukrainie koszty zakupu sprzętu yy, zbrojeniowego, sprzętu militarnego, bardzo drogiego, który musimy kupić, ponieważ oddaliśmy im za darmo nasz, jak się okazuje, całkiem sprawny i skuteczny sprzęt poradziecki, i nie tylko poradziecki, no to pewnie by to wyszło, nie wiem, z 500 miliardów, 150 miliardów to wychodzą zasiłki, inne koszty utrzymania socjalnego ich, te pieniądze, które tam daliśmy, sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Liczony na, na zasadzie za bezcen, nie? Wydaliśmy kupę forsy. Ściągnęliśmy na siebie niebezpieczeństwo pewnej kontry, tak? I co z tego mamy coraz większą wrogość. I to jest nasza wina. To nie jest wina Ukraińców, że uwierzyli w propagandę, którą tyle czasu mieli powtarzaną. Tak po prostu działa yy, ludzki, ludzki mózg. To jest wina polityków, to jest wina tak zwanych dziennikarzy, to jest wina yy, przeróżnych postaci medialnych, którzy Mówiali tym ludziom, że im się to należy, w końcu uwierzyli. Natomiast gdybyśmy od samego początku zachowywali się asertywnie, pewnie pomagali, no bo odruch serca, jak widzisz, jak tam ludzie uciekają i tak dalej, to chce się pomóc, tak? Pomagali w sposób adekwatny, a nie przesadny, i mówili: tak, pomagamy wam, bo nam się szkoda was zrobiło. No, były właśnie narodowe, wasi przodkowie wyrzynali naszych, mordowali naszych. No ale my i tak wam pomożemy, bo taki mamy charakter. Mamy nadzieję, że zapamiętacie, że będzie z tego wdzięczność, że docenicie, że będziecie pamiętać. Sami wiele nie mamy, ale się podzielimy. I pomagać tylko adekwatnie, bez przesadyzmu. To do dzisiaj byśmy mieli tą, tą pomoc. Do dzisiaj byśmy mieli tą wdzięczność. Nie dość, żebyśmy wydali kilkakrotnie mniej na tą pomoc, to byśmy mieli wdzięczność do dziś za tą pomoc, którą daliśmy, a nie pewną hejt, wrogość, wywołaną poczuciem tego, że, że chcemy zabrać. Jak to już działa, mówiłem, tak? Że jak się komuś jak ktoś uwierzy, że mu się coś należy, tak przestanie to dostawać, to nie odbiera tego jak na zasadzie o, dobra, to przestajemy dostawać, tylko odbiera to na zasadzie kurczę, e, zabierają mi. I tyle drodzy państwo. Miejmy nadzieję, że nauczymy się na błędach. Um, pamiętajcie, że tak jak Politycy nas ładują w miłość do niektórych, tak samo też ładują nas w hejt do niektórych, a Ukrainie się coraz bardziej kończy mięso armatnie, żeby zaraz się nie okazało, że nas ktoś, coś, jakieś siły, jakieś potęgi, jakieś organizacje zaczną na siłę ładować w konflikt zbrojny z kimkolwiek. Bo. W interesie nas Polaków jest nie dać się władować w żaden konflikt zbrojny. Tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam. Do zobaczenia! Pa!